Cześć wszystkim, z tej strony Karol z kanału z NACL i poprowadzę dzisiaj dla Was światową dyszkę. No to zaczynamy. 10 najlepszych kierowców Formuły 1 czasów. Numer 10. Max Verstappen. Od Grand Prix Hiszpanii w 2016 jest kierowcą zespołu Red Bull Racing. W wieku 17 lat i 166 dni został najmłodszym kierowcą, który uczestniczył w wyścigu Formuły 1. Numer 9. Mika Hakkinen. Fiński kierowca wyścigowy w latach 1991-2001 rywalizujący w Mistrzostwach Świata Formuły 1. Jest dwukrotnym mistrzem świata Formuły 1 w sezonach 1998 i 1999 i wicemistrzem w sezonie 2000. Nazywany jest latającym Finem. Numer 8. Fernando Alonso. Dwukrotny mistrz świata Formuły 1 z lat 2005-2006 i trzykrotny wicemistrz świata Formuły 1 z 2010, 2012 i 2013 roku. Oraz drugi wicemistrz w sezonie 2007. W latach 2010-2014 kierowca wyścigowy zespołu Scuderia Ferrari w Formule 1. Od 2015 roku ponownie kierowca zespołu McLaren. Numer 7. Kimi Raikkonen. Kimi Matias Raikkonen, urodzony 17 października 1979 w Espoo, jest fińskim kierowcą rajdowym i wyścigowym. Mistrzem świata Formuły 1 z sezonu 2007 oraz dwukrotnym wicemistrzem z sezonu 2003 i 2005. Od sezonu 2014 startuje w zespole Ferrari w Formule 1. Numer 6. Sebastian Vettel. Niemiecki kierowca wyścigowy startujący w Mistrzostwach Świata Formuły 1 od 2007 roku. Vettel jest czterokrotnym mistrzem świata F1, dwukrotnym wicemistrzem świata w sezonach 2009 i 2017, a także drugim wicemistrzem w sezonie 2015. Numer 5. Louis Hamilton. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 w sezonach 2008, 2014, 2015 oraz 2017. Wicemistrz świata Formuły 1 w roku 2007 oraz 2016. Numer 4. Michael Schumacher. Niemiecki kierowca wyścigowy w latach 1991 i 2006 i 2010 2012 startujący w Mistrzostwach Świata Formuły 1. Schumacher jest siedmiokrotnym mistrzem świata F1 i jest powszechnie uważany za jednego z najlepszych kierowców F1 w historii. Numer 3. Niki Lauda. Austriacki kierowca wyścigowy trzykrotny mistrz Formuły 1 i do tego przedsiębiorca. Numer 2. Aon Prost. Francuski kierowca wyścigowy, jeden z najbardziej tytułowanych kierowców Formuły 1 wszechczasów. W czasie swojej kariery w F1, która trwała od 1980 do 1993 roku, zwyciężył w 51 Grand Prix. Rekord został pobity przez Michaela Schumachera w sezonie 2001 i zdobył cztery tytuły Mistrza Świata. W trakcie swojej kariery w F1 jeździł dla zespołów Renault, McLaren, Ferrari i Williams. Numer 1 Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva, urodzony 21 marca 1960 w Sao Paulo. Bra był brazylijskim kierowcą wyścigowym, trzykrotnym mistrzem świata Formuły 1. Wystartował w 160 Grand Prix, zdobył 610 punktów, 81 razy stawał na podium, z czego 41 razy na najwyższym jego stopniu. 65 razy zdobył pole position. Jeździł w zespołach Tolman, Lotus, McLaren i Williams. No, to już wszystko w tym odcinku. Jak chcecie poznać więcej ciekawostek związanych z motoryzacją, zapraszam Was na mój kanał. Tam jest seria historia motoryzacji. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie światową dyszkę. Cześć!